Zapraszamy do wysłuchania satyry Ignacego Krasickiego pod tytułem Żona modna. A zapraszają nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego imienia Noblistów Polskich w Rydułtowach. A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił, winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił. Bóg zapłać. Cóż to znaczy, o zięble dziękujesz, alboż to szczęścia swego jeszcze nie pojmujesz? Czyliż się już sprzykrzyły małżeńskie ogniwa? Nie ze wszystkim, luboć to zazwyczaj tak bywa pierwsze czasy cukrowe. Toś pewnie w goryczy. Piotr cokolwiek smętny, choć świeżo żeniony, czyżby nie tego, co pragnął, dostał od swej żony? Jeszczeć. Bracie, trzymaj więc, coś dostał w zdobyczy. Trzymaj skromnie, cierpliwie, a milcz tak jak drudzy. Co to swoich małżonek uniżeni słudzy, z tytułu ich mościowie, dla oka dobrani. A jej mość tylko w domu rządczyna i pani. Pewnie może i twoja. Ma talenta śliczne. Wziąłem po niej w posagu 4 wsie dziedziczne. Piękna, grzeczna, rozumna. Tym lepiej. Tym gorzej. Wszystko to na złe wyszło i zgubi mnie spożej. Piękność, talent, wielkie są zaszczyty niewieście. Cóż potem, kiedy była wychowana w mieście? W takim razie do przodu. Posażna, niebrzydka. A tu cię boli, miastowa kobitka. Alboż to miasto psuje? A któż wątpić może? Bóg daj to żonka ze wsi. A z miasta? Broń Boże, źlem tuszył, skoro moją pierwszy raz obaczył. Ale żem to, co postrzegł, na dobre tłumaczył, wdawszy się już, a nie chcąc dla damy ohydy, wiejski Tyrsys, wzdychałem do mojej Filidy. Dziwne były jej gesta i misterne wdzięki, a nim przyszło do ślubu i dania mi ręki, szliśmy drogą romansów. A czym się uśmiechał, czym się skarżył, czy milczał, czy mówił, czy wzdychał, wiedziałem, że mnie dobrze udawał aktora. Modna Filis gardziła sercem domatora. I ja bym ją wzgardził, ale punkt honoru, a czego mi najbardziej żal, ponęta zbioru. Owe wioski, co z mimi graniczą dziedziczne, te mnie zwiodły, wprawiły w te okowy śliczne. Czyli kiedy ty do niej umizgi czyniłeś, już coś nie pasowało. Na posag patrzyłeś. Przyszło do intercyzy. Punkt pierwszy. Że w mieście jej mość przy doskonałej francuskiej niewieście, co lepiej, bo francuska, potrafi ratować. Będzie mieszkać, ilekroć trafi się chorować. Punkt drugi. Chociaż zdrowa, czas na wsi przesiedzi. Co zima jednak miasto stołeczne odwiedzi. Punkt trzeci. Będzie miała swój ekwipaż własny. Punkt czwarty. Dom się najmie. Wygodny, nieciasny. To jest apartamenta paradne dla gości. Jeden z tyłu dla męża, z przodu dla jej mości. Punkt piąty. A broń Boże! Zląkłem się? A czego? Trafia się, rzekli krewni, że ze zdania wspólnego albo się węzeł przerwie, albo się rozłączy. Jaki węzeł? Małżeński. Rzekłem, ten śmierć kończy. Roześmieli się z wieśniackiej przytomni prostoty, a tak płacąc wolnością niewczesne zaloty, po zwyczajnych obrządkach rzecz poprzedzających, jestem wpisany w bractwo braci żałujących. Z intercyzą to można czasem nieźle wdepnąć. Jakim cudem udało jej się takie rzeczy przepchnąć? Zima w mieście? Lokale? Własne resoraki? Oj, naiwniak jest z ciebie i nie byle jaki. Wjeżdżamy do domu. Jej mość w złych humorach. Czym pojedziemy? Karetą. A nie na resorach? Daliż ja po resory szczęściem kasztelanic, co karetę angielską sprowadził za granic, zgrał się co do szelonga. Kupiłem. Czas siadać. Jej mość słaba, więc podróż musimy odkładać. Zdrowsza jej mość. Zajeżdża angielska karyta, siada jej mość, a przy niej suczka faworyta. Kładą skrzynki, skrzyneczki, woreczki i paczki, te od wódek pachnących, tamte od tabaczki. Niosą pudło kornetów, jakiś kosz na fanty, w jednej klatce kanarek, co śpiewa kuranty, w drugiej sroka, dla ptaków jedzenie w garnuszku, dalej kotka z kocięty i mysz na łańcuszku. Chcę siadać. Nie masz miejsca. Żeby nie zlec drogi, wziąłem klatkę pod pachę, a suczkę na nogi.
Wyjeżdżamy szczęśliwie. Jej mość siedzi smutna. Ja milczę. Sroka tylko wrzeszczy rezolutna. Przerwała jej mość myśli. Masz wać pan kucharza? Mam moje serce. O, koncept z kalendarza. Moje serce? Proszę się tych prostactw oduczyć. Zamilkłem. Trudno mówić, a dopiero mruczyć. Więc milczę. Jej mość znowu o kucharza pyta. Mam mościa dobrodziejko. Masz wać pan Stangryta? Czyli miałeś się na wsi prawie jak w stolicy. Kucharz, kotek, pasztecik, a kto plony liczy? Wszak nas wiezie. To furman. Trzeba od parady mieć większego. Kucharza, dla jakiej sąsiady możesz wać pan ustąpić? Dobry. Skąd? Poddany. To musi być zapewne nieoszacowany. Musi dobrze przepiekać reczuszki, łazanki. Do gustu pani wojskiej, panny podstolanki. Ustąp go wać pan. Przyjmą pana Matyjasza, może go i ksiądz pleban użyć do kiermasza. A pasztetnik? Umiał ci i pasztety robić. Wierz mi, wać pan. Jeżeli mamy się sposobić do uczciwego życia, weźże ludzi zgodnych, kucharzy cudzoziemców, pasztetników modnych, trzeba i cukiernika. Serwis zwierciadlany masz, wać pan, i figurki piękne z porcelany? Nie mam. Jak to być może? Ale już rozumiem. Ilu bo jeszcze trybu wiejskiego nie umiem, domyślam się. Nawety zastawiają pułki, tam w pięknych piramidach krajanki, gomułki, tatarskie ziele w cukrze, imbier chiński w miodzie, zaś ku większej pociesze razem i wygodzie w ładunkach bibułowych kmin kandyzowany. A na wierzchu toruński piernik pozłacany. Szkoda mówić. To pięknie, wybornie i grzecznie. Ale wybacz mi, wać pan, że się stawię sprzecznie. Jam niegodna tych parad, takiej wspaniałości. Zmilczałem. Wolno było żartować jej mości. Wjeżdżamy już we wrota. Spojrzała z karety. A pfemos, panie parka, czemu nie sztakiety? Wysiadła, a z nią suczka i kotka i myszka. Odepchnęła starego szafarza Franciszka. Oj, to ci pańskie życie przyszło wieść, wać panie. Szkoda tylko tych ludzi, co pracują na nie. Łzy mu w oczach stanęły, jam westchnął. W drzwi wchodzi, to nasz ksiądz pleban. Kłaniam. Zmarszczył się dobrodziej. Gdzie sala? Tu jadamy. Kto wiedział tak jadać? Mała izba, 40 nie może tu siadać. Aż się wezdrgnął Franciszek, skoro to wyrzekła, a klucznica natychmiast ze strachu uciekła, jam został. Idziem dalej. To pokój sypialny. A pokój do bawienia? Tam, gdzie i jadalny. To być nigdy nie może. A gabinet? Dalej. Ten będzie dla wać pani, a tu będziemy spali. Spali? Proszę o spanie do swoich pokojów. Ja muszę mieć osobne, od spania, od strojów, od książek, od muzyki, od zabaw prywatnych. Dla panien pokojowych, dla służebnic płatnych. Pokój do bawienia? Salonowa babka. Zabawy prywatne to dla mnie zagadka. A jej fatałaszki ważniejsze od męża. A niech się mąż finansowo na ten luks wytęża. A ogród? Są kwatery z bukszpanu, ligustru. Wyrzucić! Nie potrzeba przydatniego lustru. To niemczyzna. Niech będą z cyprysów gaiki, mruczące po kamyczkach, gdzieniegdzie strumyki. Tu kiosk, tu meczecik, holenderskie wanny. Tu domek pustelnika, tam kościół Dyjanny. Wszystko jak od niechcenia, jakby od igraszki. Belwederek maleńki, klateczki na ptaszki. A tu słowik miłośnie szczebiące do ucha. Synogarnica jęczy, a gołąbek grucha. A ja sobie rozmyślam pomiędzy cyprysy nad nieszczęściem Pameli albo Heloisy. Kto to widział mieć meczet obok luks łazienek, a w domu pustelnika ty znajdziesz schronienie? Uciekłem, jak się jej może rozpoczęła zrzymać. Już też więcej nie mogłem tych bajek wytrzymać. Uciekłem. Jej mość w rządy. Pełno w domu wrzawy. Trzy sztafety w tygodniu poszło do Warszawy. W dwa tygodnie już domu jej poznać nie można. Jej mość w planty obfita, a w dziełach przemożna.
stołowej izby balki wyrzuciwszy stare, dała sufit, a na nim wenery ofiarę. Już alkowa złocona w sypialnym pokoju, gipsem wymarmurzony gabinet odstroju. Poszły słoiki z apteczki, poszły konfitury, a nowym dziełem kunsztu i architektury z półek szafy mahoni, w nich książek bez liku. A wszystko po francusku. Globus na stoliku, buduar szklni się złotem, pełno porcelany, stoliki marmurowe, zwierciadlane ściany, zgoła przeszedł mój domek warszawskie pałace, a ja w kącie nieborak, jak płacę, tak płacę. No cóż, o gustach się nie dyskutuje. Taki przepych to jednak dość dużo kosztuje. I te książki francuskie, ktoś je będzie czytał? Marmury, porcelana, ma rozmach kobita. To mniejsza, lecz gdy hurmem zjechali się goście, wykwintne kawalery i modne im moście, bal, maszki, trąby, kotły, gromadna muzyka. Pan szabelan za zdrowie jej mości wykrzyka, pan adiutant wypija moje stare wino, a jej mość w kącie szepcząc z panią starościną, kiedy się ja uwijam jako jakiś sługa, coraz na mnie pogląda, śmieje się i mruga, po wieczerzy fejerwerk, goście patrzą z sali, wpadł szmermel między gumna, stodoła się pali. Brzmi jak scena z horroru, stodołę spalili, oni tańce, ty strażak i wino wypili. Ja wybiegam, ja gaszę, ratuję i płaczę, a tu brzmią coraz głośniej na wiwat trębacze. Powracam zmordowany od pogorzeliska. Nowe żarty, przymówki, nowe pośmiewiska. Siedzą goście, a coraz więcej ich przybywa. Przekładam zbytni ekspens. Jejmość zapalczywa swoimi czterema wsiami odzywa się dwornie. I 8 nie wystarczy. Przekładam pokornie. Ekspens spory ty na to wyłożyć musiałeś. 4 wioski z posagu na pewno wydałeś. To się wróćmy do miasta. Zezwoliłem, jedziem. Już tu od kilku niedziel zbytkujem i siedziem. Już? Ale dobrze mi tak. Choć frasunek bodzie, cóż mam czynić? Próżny żal, jak mówią, po szkodzie. Siedzisz teraz w stolicy i kasę marnujesz. Zostawiłeś swe dobra. Czy czegoś żałujesz? Sarmacka zachłanność i bezmyślna żona, oto przepis na klęskę. Gorycz bywa słona.